Dzień dobry. Eurodeputowany były premier Leszek Miller zawitał z samego rana do naszego studia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z psem pan już był na spacerze? Oczywiście. Moja suczka Lola, najlepsza partia na osiedlu. Budzi mnie delikatnie, zwykle między godziną 6 a 6.30. Wie pan, psy na lewicy to teraz bardzo polityczny temat, dlatego pozwoliłem sobie zacząć od tego. Ale proszę w takim razie uważać i nie chodzić na spacery razem z Moniką Jaruzelską i jej psem z kolei, bo to się może źle skończyć. A dlaczego pan myśli? Pani Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD, numer 2 na liście w Warszawie, napisała, że pies pani Jaruzelskiej chciał, bardzo przepraszam, z rana, zgwałcić moją sunię, a kiedy ją wzięłam na kolana, podszedł i mi nasikał do butów. Jaki pies, taki pan, żali się pani Żukowska. Jeżeli pan chciałby utrzymać się w nastroju krotochwilnym... Nie, to jest poważna. To numer dwa na liście. To zadał, do pani kandydatki na senatora, tak pisze. To zadałbym pytanie, a co się stało z butami? Dlatego, że ten wątek zdaje się jest mało znany, a przyzna pan, że jest fascynujący. Poprosimy dziennikarzy śledczych RMF, żeby zbadali tę historię. Co stało się z butami pani Żukowskiej? Czy one są dalej używane, czy zostały przekazane gdzieś do Izby Pamięci? Warto by się dowiedzieć. A wie pan, że to pan zaczął to wszystko? Ja? Oczywiście, że tak. Zaczęło się od tego, że pan skrytykował Annę Marię Żukowską, a później nawet w odpowiedzi na to, że ona się żaliła, że pan uznał ją za osobistego wroga, pan napisał, to nieprawda, że pani Żukowska jest dla mnie osobistym wrogiem. Nikim dla mnie nie jest jak Ziobro. Proszę pana, to się nie zaczęło od tego, tylko od tego, że Monika Jaruzelska, której warszawska organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej udzieliła rekomendacji, nie znalazła się na liście SLD do Sejmu. A ja przypomnę, że niecały rok temu odbyły się wybory samorządowe i z listy Lewica Razem do Rady Warszawy startowały 72 osoby. I wie pan, ile osób z tej listy się dostało? Doskonale to wiem. Dostała się wyłącznie Monika Jaruzelska. Jedna osoba. I mając kogoś takiego i nie wykorzystując w kampanii do Sejmu, to jest działanie na szkodę. Na szkodę tej listy. A mnie zależy na tym, żeby jak najwięcej osób z Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej się dostało. Ale panie premierze, no przecież tak naprawdę to pan rozpoczął to, zaatakował pan Annę Marię Żukowską, w końcu jednak rzeczniczkę SLD i to też nie od wczoraj. Mówiąc, że to nie ona powinna być na liście, tylko Monika Jaruzelska. No i to się z tego wszystkiego, zamiast o polityce, stał się, no, rozmowa zeszła na poziom magla. Dokładnie. Kto z kim ma romans, kto komuś sika do butów. Proszę pana, proszę mnie do tego nie mieszać. Dokładnie chodziło mi o to, że nie było żadnych przeszkód, żeby obydwie panie były na tej samej liście. A dlaczego pan popiera Monikę Jaruzelską? No chociażby dlatego, że rok temu udowodniła, że ma liczny elektorat i że ten elektorat, jeszcze pomnożony przecież, mógłby spowodować dobry wynik warszawskiej listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Będzie pan na nią głosował do Senatu? Gdybym był w Warszawie, to chętnie bym na nią zagłosował, tak samo jakbym zagłosował na Piotra Gadzinowskiego na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a gdy miał głosować na kogoś spoza tej listy, to na Katarzynę Piekarską. Ale właśnie chciałem, ale pana nie będzie. Pojadę prawdopodobnie do gminy Rychwał w moim okręgu wyborczym. A już widzę pana zaciekawione oczy. Dlaczego do gminy Rychwał? Otóż dlatego, że nadano mi godność honorowego obywatela. Gminy. Tak, i miasta, i proszę, gminy. Proszę i uważać, bo Stanisław Gawłowski ma 17 takich tytułów i wie pan, jak skończył. I w związku z tym czuję się moralnie zobowiązany, żeby w dniu święta polskiej demokracji oddać głos na kandydatów z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no właśnie w tym miejscu. Dobrze, to popieramy oczywiście gminę Rychwał oraz wszystkie inne gminy w Polsce. I ja mam tylko jedno pytanie. Czy pan nie ma takiego poczucia, że jak już pan namaści jakąś kobietę na lewicy, to ona później momentalnie staje się tak prawicowa, że ho, ho. Aleksandra Jakubowska,
Magdalena Ogórek, no, Katarzyna Piekarska przeszła z SLD do Koalicji Obywatelskiej, no, a Monika Jaruzelska jest oskarżana o to, że zawsze głosuje jak PiS i co to w ogóle z niej za lewica, bo nie popiera związków partnerskich. Ale ja nikogo nie namaszczam. Jeżeli nie? już użyć tego sformułowania, to Monika Jaruzelska została namaszczona przez Radę Warszawską Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeszcze raz o tym powiem, które to gremium oficjalnie zgłosiło ją jako kandydatkę do Sejmu. Ale ja to wiem, to wszyscy to wiemy, tylko... dobrze, zostawmy Monikę Jaruzelską, kandydatkę do Senatu, zostawmy nawet listę warszawską SLD. Pan ma poczucie, że Lewica prowadzi dobrą kampanię, że prowadzi tę kampanię tak, żeby wygrać wybory albo dostać przynajmniej jak najlepszy wynik? Żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i sondaże to potwierdzają. Udało się zrobić moim kolegom to, co nie do końca się udało 4 lata temu, bo jak pan pamięta, wtedy również powstało porozumienie różnych ugrupowań Lewicy. Tylko, że wtedy Adrian Zandberg ze swoim ugrupowaniem został na zewnątrz. Adrian Zandberg oskarżał pana wtedy o to, że pan jest takim samym establishmentem jak Platforma i PiS. No a teraz mu, jak rozumiem, to nie przeszkadza. Ale Robert Biedroń za to panu mówił jeszcze lepiej, że SLD i pan to partia post-PZPR-owców i karierowiczów w fatalnym pana, wydaniu. Ja to wszystko pamiętam. I pan im kiedyś za to odpłaci. Nie mam zamiaru, natomiast zwróciłem uwagę, że swego czasu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że wygadywał rozmaite nieprzyjemne rzeczy, czy nawet głupoty o Wiośnie i o Razem. I jemu jest teraz przykro, ja za to przepraszam. Otóż to bardzo miłe, tylko zastanawiam się, a dlaczego właśnie ci partnerzy nasi nie przeprosili Sojuszu Lewicy Demokratycznej, idąc tropem Włodzimierza Czarzastego. A Zandberg i Biedroń powinni przeprosić? No skoro Czarzasty ich przeprasza za to, co mówił, to oni mówili najgorsze rzeczy o SLD, więc nie zaszkodziłoby, żeby popadli w taką refleksję, że może warto byłoby coś miłego SLD powiedzieć. To zostawmy telewizję. Ostatnie pytanie w naszej radiowej części rozmowy. Jak się panu podoba w Brukseli? No ja, jeśli pan myśli o architekturze tego miasta... Niekoniecznie. To nie jestem przecież pierwszy raz w Brukseli, natomiast zaczynam się wprawiać. Wczoraj była bardzo interesująca, właściwie przedwczoraj była bardzo interesująca debata o Brexicie. I cieszę się, że przyjęto rezolucję, która także odzwierciedla moje poglądy, rezolucję idące w tym kierunku, że skoro już ten Brexit może się odbyć, to niech on się odbędzie w sposób uporządkowany i Parlament Europejski wyraził swoją wolę w tej sprawie. Ja wiem, ja to wszystko rozumiem, ale ja zadam pytanie, jak się pan bawi? Ja się nie bawię. Nie? Nic? Nie, się nie bawię. Dzisiaj wieczorem pan będzie bawił, tak? Tak, dzisiaj jest najważniejszy punkt mojego dnia, to jest występ Moniki Miller w Tańcu z Gwiazdami. I proszę niech pana, pan jest człowiek erudyta. No, tak, na pewno pamięta Balzaka, który powiedział, co jest dla niego ideałem piękna. Otóż piękna kobieta w tańcu, fregata pod żaglami i pełnej krwi rumak na wolności. Proszę tego nie mylić. Dzisiaj zobaczymy piękną kobietę w tańcu, która się nazywa Monika Miller. Chcę panu tylko powiedzieć, bardzo proszę, SMS-y. Balzakowskie kształty były zupełnie inne niż teraz. Nie mówimy o kształtach, mówimy o ideale. RMF24. Proszę SMS-y, panie redaktorze. Do pana zaraz wyślę. RMF24.pl, interia.pl. Proszę państwa, porozmawiamy nie tylko o Parlamencie Europejskim, porozmawiamy o wyborach i o tym, kto wygra. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Wyniki wyborów. Aleksander Kwaśniewski stawia na 13%. Taki tytuł przeczytałem dzisiaj w jednym z tytułów kolorowych. Nie wiem, który. Wymieniłbym to albo Super Express, albo Fakt. Więc stawia na 13%. Dziennikarze odkryli, że nabył wino, które ma właśnie tyle procent i uznali, że to jest wróżba dla lewicy. Pan oczywiście, żeby go przebić, pójdzie teraz kupić spirytus, ja rozumiem. I powie, że to do pączków. Gdyby wynik wyborów zależał od rodzaju alkoholu,
to oczywiście, żebym pobiegł i kupił 100% spirytus. A propos, pił pan kiedyś czysty spirytus? Proszę pana, dobrze, powiem to. Tak, piłem raz w życiu w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Pewien znany aktor, i to była mniej więcej godzina taka jak teraz, niewiele później, rano, jak zobaczyłem, przeprowadzałem z nim wywiad prasowy, jak zobaczyłem u niego butelkę spirytusu, no mówi, a co, to ty nie wiesz, bo już przeszliśmy na ty, zdążył mi to zaproponować na trzeźwo zupełnie, to ty nie wiesz, jak się pije spirytus. Ja mówię, nie no, spirytusu to jednak nie piję. No mi pokazał, jak się pije. A pan wie? A pan pił? Oczywiście i też znam tą technikę. Proszę pana. Piłem kilkakrotnie. W przeciwieństwie do pana piłem kilkakrotnie, ale jestem starszy oczywiście. Zawsze do jakiegoś takiej solidnej zakąski. Jakiś chleb ze smalcem, wie pan coś. A pan do zakąski, a on mnie uczył tego sauté, bez popitki nawet. No, to muszę kiedyś spróbować. No dobrze, więc wróćmy. O polityce? Otóż, pan miał o tym spirytusie. Otóż gdyby to tak... Były ja wiem, takie zależności, spirytus. To oczywiście, żebym kupił. A ja pytam poważnie. Natomiast nie ma pan takiego poczucia, że lewica trochę odpuszcza te wybory? Że przecież tak naprawdę jedyny rezerwuar jej głosów, jedyne miejsce, gdzie może komuś coś wyrwać, to jest właśnie Koalicja Europejska, a nie ma tutaj żadnego pola, żadnej bitwy między nimi. No ale Koalicja Obywatelska, ma pan o tyle rację, że przepływy na pewno występują między koalicją i lewicą, albo odwrotnie. A tak nie samo, między PiS-em a... Tak samo jak na przykład między PiS-em a PSL-em, prawda? Zgoda. Więc oni się powinni bić. No ale dlaczego się mają okładać pięściami, skoro na przykład po wyborach być może trzeba będzie tworzyć jakieś porozumienie. No i nie warto niszczyć mostów, po których potem trzeba będzie przejść. A niszczyć, nie niszczyć, ale warto jednak być tam tym silniejszym. Warto mieć na przykład nie 40 posłów, a 70. No oczywiście, że warto. Natomiast... Jeśli pan myśli o tym, że... Pan by doradzał SLD, żeby postawiło na ostrzejszy kurs wobec Koalicji Obywatelskiej? Nie. Nie, dlatego, że to nic nie da, a po drugie uniemożliwi bliższą, być może konieczną współpracę po wyborach. Ja bym raczej zachęcał do tego, żeby skoncentrować się na walce z głównym przeciwnikiem, a to jest polska prawica. Wszyscy walczą z PiS-em, a ten PiS sobie sam idzie i na razie wygląda na to, że idzie po zwycięstwo. No na razie tak wygląda i są wielkie... Trzy tygodnie do ciszy wyborczej. Jest wiele czynników, ale wie pan, z tych wszystkich różnych interpretacji tego zjawiska, z którymi się mam okazję zapoznawać, uderzyło mnie jedno, że niedawno przeczytałem, że między nimi to polega na tym, iż w elektoracie polskim nastąpiła swego rodzaju demoralizacja, to znaczy jest przyzwolenie, i to niezależnie od elektoratu partyjnego, jest przyzwolenie na tolerowanie patologii w polityce i w partiach politycznych, pod warunkiem, że z tych patologii coś się czerpie. Ale to jest to, co ludzie określają na Bazera trochę inaczej. To mi opowiadał, to mogę powiedzieć, to Bogusław Sonik, kandydat Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, powiedział mi tak, że kiedy prowadził kampanię europejską, to do niego przychodzili ludzie i mówili: panie Bogusławie, my na pana zawsze głosowaliśmy, a teraz głosujemy na PiS. A dlaczego? No bo oni oczywiście też kradną, ale przynajmniej się dzielą. No tak, więc można powiedzieć, że jest przyzwolenie na zachowania patologiczne z nadzieją, że z tych zachowań Coś będziemy mieli. I druga... No jak wy rządziliście, to kradliście, nie. Idąc tą logiką i się nie dzieliliście. No proszę to PiS pana, jest lepszy, bo nie zawsze kradli. Coś tam uska. Zasadnicza różnica polega na tym, że my nie kradliśmy jak pan wie, nie stosowaliśmy takiego wielkiego rozdawnictwa z prostego powodu. Nie mieliśmy pieniędzy. Polska nie była wtedy w Unii Europejskiej. Pieniądze nie wędrowały do Polski wartkim strumieniem i tak dalej. A poza tym mieliśmy... Co to za argument, że nie kradliśmy, bo nie mieliśmy pieniędzy. Nie, Zimbabwe nie mają pieniędzy, a kradną. A poza tym mieliśmy określoną politykę gospodarczą, której na przykład dzisiaj na lewicy brakuje, bo
jak byśmy o tym porozmawiali, no to mógłbym panu powiedzieć, kto wtedy symbolizował politykę gospodarczą. Grzegorz Kołodko, Jerzy Hausner, Marek Belka. A dzisiaj ja bym nie potrafił wymienić żadnego nazwiska na pana pytanie. Ja też nie. A kto symbolizuje politykę gospodarczą na współczesnej lewicy? To jest bardzo dobre pytanie. Ale nikt nie symbolizuje. Wie pan dlaczego? Dlatego, że tam nastąpiła też mimikra ambicji. Wszyscy na lewicy wiedzą, że maksymalnie mogą dostać 14%. No i tak o co najwyżej ze 3 resorty i też żadnego ważnego i już. A i tak naprawdę skończy się na tym, że żadnego resortu nie dostaną. Bo nie, ja myślę, wie pan, że to już też wynika, bo to też dotyczy innych ugrupowań przecież, że to dotyczy tego, że polityka się przesunęła w kierunku takiej estradyzacji. Ale estradyzacja polityki, czyli estrada jest ważna, no jakieś ładne zachowanie, jakieś, ale wie pan, jakiś ja pamiętam Olek, pamięta pan, no, 95 ale to nie rok. To nie było na taką skalę, naprawdę. To prawda, oczywiście, że nie, ale to od tego się zaczęło. Zostawmy to. O dziwo. Zostawmy. O dziwo. Nie chcę teraz rozmawiać o żadnych głupotach. Proszę bardzo. Chcę panu zadać poważne pytanie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze nas słucha i czy ogląda, ale może przypadkiem. Będzie głosowanie nad składem Komisji Europejskiej. No i pańska grupa polityczna, do której pan należy, socjaliści, chcą na razie, jak słyszymy, głosować przeciw. Głównym tam powodem jest, zdaje się, Margaritis. Ja nie wiedziałem zawsze, jak on ma na imię. Margaritis Skinas, czyli grecki kandydat, który ma odpowiadać za tekę. Proszę państwa, to teraz mówię poważnie. W Europie będzie taka teka europejski styl życia. Ochrona europejskiego stylu życia. Tak, ochrona europejskiego stylu życia. I o dziwo nie chodzi o nocne kluby i o piąteczki, tylko o coś innego, co się w jakiś sposób łączy z imigracją. I to jest powód, dla którego pańska grupa jest przeciw. Drugi jest jeszcze przypadek, zaraz panu o nim powiem, ale rzeczywiście ten problem wywołał burzliwą debatę u socjalistów i demokratów, ale głównie dlatego, że to się kojarzy z takim hasłem sprzed lat American Way of Life. Mhm. I to wtedy było prezentowane przez białych nacjonalistów, nie, którzy uważali, że tylko Ameryka, że tylko to, co Ameryka proponuje, i tak dalej. I cała europejska lewica to bardzo to krytykowała. To nie byli nacjonaliści. American Way of Life to tak naprawdę jeszcze lata 50. No tak, tak. No. A to jacy nacjonaliści? Panie redaktorze, i to działało na lewicę tamtą, jak płachta na byka. I teraz też działa, dlatego że jeżeli słyszymy, że trzeba będzie chronić europejski styl życia, to tamte reminiscencje natychmiast się odzywają. To jest absurdalne. Plus oczywiście to, co pan mówi, imigracja. Ale moja grupa ma jeszcze jeden problem, mianowicie z kandydatem na komisarza reprezentowanym przez rząd węgierski. Bo to jest były minister sprawiedliwości, który zrobił Orbanowi cały ten nowy system praworządności, który nie akceptuje Unia Europejska. I to byłoby mniej więcej tak, jakby polski rząd wysłał kandydaturę Zbigniewa Ziobry na komisarza do Komisji Europejskiej. Pan sobie wyobraża, co by się wtedy działo. Parę osób w Polsce dotknąłoby z ulgą. No tak, ale w Brukseli na pewno nie. Więc zobaczymy, dlatego że zaczynają się przesłuchania. Te przesłuchania dotyczą również kandydata z Polski, Janusza Wojciechowskiego. On nie budzi żadnych kontrowersji większych. On nie budzi kontrowersji, ale już wiadomo, w każdym razie deputowani wiedzą, że są przeciwko niemu prowadzone specjalne postępowania przez taką agencję OLAF, która tam śledzi. No to zdaje się, że połowa byłych eurodeputowanych ma z tym problem. U nas na posiedzeniu grupy socjalistów ten temat w ogóle nie wypłynął, czyli Wojciechowski ma znaczne szanse, o wiele większe niż pan minister Szczerski, bo pan minister Szczerski nie został zaakceptowany. Zostawmy teraz. Pan, no dobrze, skończy się to pewnie tak, że będzie pan musiał podnieść rękę za lub przeciw całej Komisji Europejskiej. Co pan wtedy zrobi? Zrobię to, co ustalimy z moimi politycznymi przyjaciółmi z grupy europejskich socjalistów i demokratów. I jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęliśmy. Zobaczymy, jak będzie. Ale wie pan, gdyby można było zainstalować Janusza Wojciechowskiego z taką komisarza do spraw rolnictwa, chociaż obcięto mu już pewne kompetencje, ja bym nie miał nic przeciwko temu. Czyli pan by poparł Janusza Wojciechowskiego? Tak, poparłbym.
Dobra, na tym zakończyliśmy polityczną... Nie zakończyliśmy żadnej politycznej części rozmowy. Jeszcze jedno. Idą wybory. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Pan będzie w tym... Pewne symptomy są widoczne. No to teraz tak. Jedziemy. Jak pan obstawia? W procentach. I nie chodzi mi o alkohole. Tylko nie, panie w redaktorze, procentach. Ile będzie miał PiS? Panie redaktorze, nie namówi mnie pan na to. Dlatego, że każdą liczbę, którą wymienię, to jest jednocześnie deklaracja, tak? A ja nie chcę się deklarować. Ja uważam, że ugrupowanie, z którym sympatyzuję, czyli Komitet Wyborczy SLD, powinien dostać jak najwięcej. A kto wygra wybory? Ten, który będzie najbardziej przekonywujący. Nie, będzie najbardziej przekonywujący. Proszę państwa, ja kiedyś państwu opowiem, co Leszek mi mówi, kiedy nie ma mikrofonu. To jest fajniejsze. No, mówimy różne rzeczy, proszę pana. Ja też, nie? Kiedyś potajemnie niech to ktoś nagra. A nie, to będzie uczta dla uszu. Dobrze. Ja już nie mam do pana żadnych pytań. Pan jeszcze chciałby kogoś pozdrowić, coś przekazać? Nie, no chciałbym po pierwsze powiedzieć, że trzeba głosować na wnuczkę. Trzeba głosować na wnuczkę i bardzo proszę o SMS-y w tej sprawie. Mm-hmm. A po drugie, dobrze pan wygląda, panie redaktorze. A dziękuję serdecznie. Zdaje się, że kampania wyborcza panu służy. Nie, ja byłem na wakacjach i jeszcze tak jakoś jadę na tym paliwie. Chociaż szczerze powiedziawszy, już bym pojechał na następne. Rozumiem. Więc zadam panu ostatnie, jak rozumiem, pytanie. Pan będzie co słychać? A wszystko świetnie. Dziękuję bardzo. Naprawdę, nadałby się pan znakomicie do pracy w telewizji publicznej. Oni też zadają takie dociekliwe pytania. Nie, no telewizja publiczna. Wolałbym jakąś prywatną. Mm-hmm. Stworzymy może kiedyś. Pan sobie kupić za te moskiewskie pieniądze. Co to je pan, wie pan co? W reklamówce? Nie. Dobrze, niech już pan skończy, bo już... Kłaniamy się nisko państwu serdecznie do kamery numer 1, kamery numer 3 i wprost do pana. Dzień dobry, do widzenia. Do widzenia panu. Co słychać? Do widzenia.